1897 roku wyruszyła z Antwerpii belgijska wyprawa na statku Belgika na Antarktydę. W wyprawie tej brali udział Polacy, Arstowski i Dobrowolski. W przyszłym roku zatem jest taka okrągła rocznica, stulecie. Wyprawa ta dla polskich polarników ma olbrzymie znaczenie. W wielu płaszczyznach. Gośćmi moimi są profesor Jacek Machowski, który napisał książkę o zdobyciu Antarktydy. Książkę, którą razem pewnie czytaliśmy i była ze mną na dwóch wyprawach antarktycznych. I profesor Kusas-Suszczewski, który kieruje stacją antarktyczną, Polską Stacją Antarktyczną imieniem Arstowskiego. Czym, Staszku, dla ciebie jest ta uroczystość? Ja myślę, że tak jak powiedziałeś, jest parę płaszczyzn takiego celebrowania przez nas tej okrągłej rocznicy. No, powiedzmy sobie w ten sposób, że przecież Polski nie było wtedy na mapie Europy, kiedy Arstowski i Dobrowolski uczestniczyli w wyprawie belgijskiej. Arstowski przecież wyjechał z Polski, ponieważ był w pewnym sensie ofiarą takich pewnych prześladowań tutaj na terenie zaboru pruskiego. Dobrowolski natomiast był skazany i zesłany do Rosji. Uciekł z zesłania. Uciekł z tego zesłania. Spotkali się razem w Belgii, rozpoczęli wspólne przygotowania do wyprawy, ostatecznie wzięli w niej udział. A więc jest to jakaś symbolika tego. Jest ta, taki zapał, jest ta chęć poznawania świata, jest chęć włożenia swojego wkładu w poznanie obszaru Antarktyki, który w końcu jeszcze tego poprzedniego wieku był praktycznie bardzo słabo poznany. A co całe nieznane. Życie poświęcił tym sprawom, całe życie prowadził badania w rejonach polarnych, kończył te życie swoje w Stanach Zjednoczonych, jak pamiętamy, zresztą dzisiaj właśnie wróciłem z Nowego Jorku, gdzie w Instytucie Polskim Sztuki i Nauki w Nowym Jorku miałem okazję mieć taki wykład o Arstowskim, o jego dokonaniach i o tej naszej rocznicy, bo ta rocznica jest rocznicą polską, ale jest rocznicą międzynarodową. W wyprawie Belgika uczestniczył i Rumun, i Amerykanin Fryderyk Cook, przecież założyciel Explorer Club, znanego nam, sławnego. Amundsen. Był również Amundsen, prawda? Więc to byli Norwegowie, Belgowie, był Rumun, dwóch Polaków. Była razem 19 osób w tej początkowej fazie wyprawy. A jaki w ogóle, jak można tą wyprawę umieścić wśród innych wypraw tego okresu? No więc ta wyprawa zajmuje znaczące miejsce w historii odkryć antarktycznych, począwszy od roku 1774, kiedy pierwszy raz ludzie wyprawy angielskiej Cooka, w której zresztą brali udział dwaj gdańszczanie, ojciec i syn Forsterowie, kiedy przekroczyli południowy krąg polarny, od tego czasu coraz bardziej zbliżano się do centrum Antarktyki, do bieguna południowego. To zbliżanie trwało 130 kilka lat i na tym etapie wyprawa Belgiki jest znacząca, ponieważ to było pierwsze w historii zimowanie w Antarktyce. Przymusowe zresztą, jak widzieliśmy na filmie, który oglądaliśmy przed chwilą. Przymusowe, ale to był jakiś etap zdobywania Antarktyki i docierania do centrum, do bieguna południowego. Tak, jest tu jeszcze jeden aspekt, jak gdyby kontynuacja tego, co powiedział pan profesor, mianowicie pewnych zdobyczy naukowych, bo my mówimy o menadżerowaniu, jak gdyby, wyprawami, prawda? Natomiast te obserwacje, które prowadził zarówno Arstowski, jak i Dobrowolski, ale przede wszystkim Arstowski tutaj, jako zastępca kierownika wyprawy do spraw naukowych,
miały ogromne znaczenie. To było pierwsze sformułowanie pojęcia antarktandy, prawda, tego łuku całego Szkotia. To było stwierdzenie całego szeregu takich znaczących faktów, które do dziś dnia uznajemy, chociażby fakt znacznie głębiej położonego szelfu antarktycznego jako efektu nacisku ogromnej masy lodu. To są odkrycia, które są uznawane przez świat naukowy. Może ja tutaj przerwę i popatrzmy chwileczkę na film z historycznymi zdjęciami, na film o rejsie statku Belgika. Antwerpia. Ranek 16 sierpnia 1897 roku. Trójmasztowiec Belgika po uroczystym pożegnaniu, odprowadzany przez całą flotylę szalu przy okrzykach zgromadzonego na nabrzeżach tłumu i salwach dział, opuszcza port i po wodach Skaldy płynie ku morzu, biorąc kurs na odległą o 1000 mil Antarktydę. Na pokładzie 18 śmiałków, w większości Belgów i Norwegów. Wyprawą kieruje Adrien de Gerlache. Pierwszym oficerem jest młody Roald Amundsen, przyszły największy podróżnik polarny. W skład załogi wchodzi dwóch Polaków, Henryk Arctowski oraz bohater naszej dzisiejszej opowieści, Antoni Bolesław Dobrowolski. Młody, 25-letni adept nauk przyrodniczych w ciągu kilku godzin decyduje się na udział w ekspedycji. Zostaje przyjęty na miejsce jednego z marynarzy, który w ostatniej chwili stchórzył przed ryzykowną wyprawą. Po latach Dobrowolski wspominał. Gdy z walizką podróżną w ręku wstąpiłem na pokład Belgiki, pośród zamętu lin i pak, w zgiełku kipiącej pracy, poczułem w sobie rój lotnych myśli, a serce zabiło weselem i pęd ku zagadce, tęsknota ku nieznanemu rozsadzały pierś młodą. Naprawdę więc jadę tam, do białego sfinksa południa, na odsłonięcie odwiecznej ostatniej tajemnicy globu? Nie wierzyłem swemu szczęściu, bo wtedy Antarktyda była naprawdę sfinksem, baśnią lodową, w której mgłach poza polami zamarzłych fal majaczyły niepewne, urwane kreski, pół wieku temu znaczone na globusie, pół wieku nieodwiedzane. Przed nimi jednak jeszcze 1000 mil morskich, z których każda groziła niebezpieczeństwem małej łupinie, jaką była Belgika, przerobiona ze statku wielorybniczego. Podczas całej wyprawy statek ten dziwne jakieś dwulicowe miał szczęście. Szczęście do wszelkiego rodzaju wypadków oraz szczęście do dziwnie szczęśliwego wyślizgiwania się z tych wypadków. Dwa razy wpadliśmy na skały podwodne, raz zaczepiliśmy o nie, raz znowu olbrzymia góra lodowa uderzyła o same czoło okrętu, zrywając tylko ornamenty oraz łamiąc drąg masztu przedniego. Nie mówiąc już o burzach, podczas jednej z nich fala zmiotła na młodziutkiego Norwega, a w czasie drugiej zgubiliśmy kotwicę z łańcuchem. Młody Polak, zwykły majtek, każdą wolną chwilę od służby marynarskiej poświęca lekturze literatury z zakresu geofizyki i przed dobiciem do celu wyprawy przedkłada komendantowi własny plan badań naukowych. Pod koniec roku 1897 Belgika dociera na krańce Ameryki Południowej, przebija się kanałami Ziemi Ognistej. W styczniu osiąga archipelag Shetlandów Południowych. Po badaniach w rejonie archipelagu Palmera mija skalistą ziemię Aleksandra I i wpływa na morze Bellingshausena. Lutego 1898 roku, już za kołem polarnym, na 71 stopniu szerokości południowej, statek grzęźnie w lodach o 19 stopni od bieguna. Przed załogą staje perspektywa zimowania, pierwszego w dziejach wypraw antarktycznych. Plan ekspedycji przewidywał spędzenie zimy polarnej tylko przez czterech członków załogi.
Dla tylu też przygotowane zostały zapasy żywności. Teraz musi starczyć jej dla 18 osób. Załoga traci następnego członka. Umiera porucznik Danko. Temperatura spada do minus 43 stopni. W pustyni lodowej zapada noc antarktyczna, rozświetlana od czasu do czasu zorzami polarnymi. Załoga przeżywa ciężkie chwile. Nęka ją szkorbut. Ciągle grozi niebezpieczeństwo zmiażdżenia statku przez lody. W dzienniku Dobrowolski zapisał. Otaczały nas nieznane przestworza zamrożonych fal. Biała platforma bez początku, bez końca. Wyszczerbiona wskutek ciśnienia w potworne śmietniska brył lodowych, a w niej nasze maleństwo, nasza Belgika. Punkcik mizerny w masie niezmierzonej groźnego żywiołu. Małe to kruche, mimo to jakże dumnie spoziera na wrogi żywioł. Cała w śnieżnej bieli szronów, czołem masztów srebrzystych nieba chce dostać, a pajęczynę lin zamieniła na śliczne girlandy. Grube niesłychanie, tyle na nich srebra. Kpi z lodów, dwaj przeciwnicy. Z nadejściem wiosny antarktycznej, gdy słońce wyjrzało zza lodów i nastał dzień, ekspedycja podjęła prace badawcze nad temperaturą, ciśnieniem, wilgotnością, zachmurzeniem, opadami, insolacją, wiatrami, lodem, zjawiskami optycznymi i tak dalej. Płynę na takim maleńkim stateczku, 30 metrów długości, 4,5 metra szerokości. Maszyna miała 150 koni mechanicznych. My pływamy teraz prawie w ten sam rejon, zbudowali tam Staszko stację, już niestety, ale znacznie większymi statkami. No na szczęście znacznie większymi. Stacja istnieje od 1977 roku. Zresztą w miejscu, które Arctowski proponował dla założenia polskiej stacji w latach 1932-1933, kiedy miał być, również mieliśmy się włączyć w badania roku polarnego. Wtedy jedna z propozycji Arctowskiego była właśnie założenie tam na Szetlandach Południowych stacji. Ta stacja powstała w 1977 roku i w przyszłym roku będziemy obchodzić jej 20-lecie. Ona pracuje bez przerwy. Tym samym upamiętnia nazwisko zarówno Arctowskiego, jak i Dobrowolskiego, którzy w tej wyprawie uczestniczyli. Ale w tym się nie skończyły trudności. Oni działali na wysepkach, wchodzili nawet na wyspy w głębi lądu, rozbili po raz pierwszy chyba namiot na kontynencie Antarktydy i wyruszyli z powrotem. I w powrotnej drodze mieli też bardzo wiele kłopotów. I w tym miejscu, prawie w tym miejscu, gdzie działała Belgika, tam na brzegu Antarktydy, zbudowaliśmy stację. Tak, to był rok 1977. Założyliśmy stację na Szetlandach Południowych, w miejscu, gdzie Arctowski proponował założenie tej stacji w latach 30. w okresie międzywojennym. Chciał wtedy zdobyć środki i namawiał, żeby włączyć się w badania roku geofizycznego. Kolejny rok geofizyczny to przecież rok 1957-58 i przejęcie przez nas stacji Oasis, która została nazwana na kontynencie stacją imienia Bolesława Antoniego Dobrowolskiego. Czyli w ten sposób, jak gdyby uczciliśmy oba te wielkie nazwiska. No z całą pewnością tak, ale najważniejsze jest to, że funkcjonuje ta stacja bez przerwy, że jednak wykształciliśmy już bardzo duży zespół ludzi, którzy się znają i których nazwiska, a często i kariery naukowe są związane z badaniami antarktycznymi. Ja myślę, że to jest najważniejsze, bo to jakoś w społeczeństwie utrwala to, te dzieło tych naszych pierwszych. Czyli mamy za sobą 20 lat ciągłej pracy. Przez cały rok jest tam około 20 osób, w okresie letnim nieco więcej, a czasami były lata, kiedy było dużo więcej.
Tak, teraz te środki są oczywiście ograniczone, niemniej w przyszłym roku, 26 lutego, mam nadzieję, z decyzją naszego prezesa Polskiej Akademii Nauk, będziemy świętować 20-lecie stacji imienia Astorskiego na Zamku w Warszawie. A czy myślimy o innych stacjach polarnych? O, z całą pewnością tak. Z całą pewnością te rocznice z końcem wieku jest ich bardzo wiele i nasza aktywność jest zarówno duża i na Spitsbergenie, jak i w rejonach, powiedzmy, nie tylko Spitsbergenu, również Grenlandii czy nawet Syberii. Ale tu warto nazwiska Arctowskiego i Dobrowolskiego zostały utrwalone nie tylko w nazwach naszych dwóch stacji antarktycznych, ale również w wielu nazwach geograficznych, zarówno w Arktyce, na Spitsbergenie szczególnie, jak też w Antarktyce. Prawda, jest lodowiec i szereg miejsc geograficznych nosi nazwiska naszych uczonych. Warto też powiedzieć o tym, że nie tylko wyprawy naukowe, a również wyprawy sportowe ruszają na Antarktydę. Nasz kolega Kamiński osiągnął na sankach biegun południowy, a teraz planuje trawers przez całą Antarktydę. I pewnie to też ma znaczenie, bo w ten sposób młodzi ludzie zaczną się interesować sprawami polarnymi, uczą się, by później wziąć udział w wyprawach badawczych. Tak, z całą pewnością to jest, taka działalność ma również znaczenie dla takiej propagowania i spraw naukowych, i spraw ochrony środowiska, i takiej pięknej idei międzynarodowej współpracy. No a przy okazji jest to wspaniały wyczyn sportowy naszego rodaka. Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu i zapraszam do oglądania następnych programów z cyklu Przez lądy i morza.